Witam w kolejnym bardzo króciutkim filmiku. Przechodzę z zapachami aktualnego momentu. W tym momencie cały czas tak naprawdę różne testy były, różne zapachy, generalnie użycie globalne, testy, nie testy, ale różne zmiany, wyjścia, nie wyjścia, dużo poza domem, ale teraz jak ledwo żywa dotarłam, tak się zastanawiałam, co najbardziej teraz wokół siebie czuję i czuję moje herbaty. Tede Rhubarbo i Essencia DTS. Tede Rhubarbo bardziej wytrawna, ale też taki niuans nie za duży, delikatny wiśni to właśnie z tego Essencia DTS. I muszę powiedzieć, że te herbaty mi się bardzo podobają. Jest jeszcze herbata, która ma w sobie inne owoce, na przykład zmyśliwkę. To jest Oscuridatte Forestal. Także to są takie trzy główne herbaty, ale myślę, że będę się jeszcze bawić tematem i jeszcze doczekam się kolejnego zapachu z herbatą. Kusi mnie herbata czarna, ponura, wytrawna, Vaktim. Oczywiście z niewielką ilością szafranu i kasztanu, żeby to wszystko uprzestrzenić, że tak powiem. Natomiast kusi mnie taka kwestia, żeby to połączyć z tym składnikiem, który jest dosyć krótko w laboratorium, czyli z zamszem, który jest bardzo udany, ale właśnie na zasadzie takiej trochę zamszowej, może też trochę takiej osmantusowo-morelowej kwestii. Ja takie klimaty bardzo lubię i takie klimaty zauważam w różnych zapachach, czy to z osmantusem, czasami jaśmin potrafi być tak w herbaciano, czasami takie kwestie też herbaciano zamszowe, suede na przykład, klonki, jakby wokół takich klimatów coś takiego chciałabym utworzyć, jeszcze się muszę zastanowić a propos takich planów, co dokładnie, czyli na pewno black tea, szafran, kaszmeran, zamsz, może zamiast zamszu te nasiona marchwi, pomyślę. Może herbatę z aurą jakąś nadmorską, próbuję jakiś taki kolejny zabaw motywem nadmorskim. Zresztą jutro będę tworzyła dwa zapachy z morską ambrą, składnikiem niezwykle udanym. U mnie z ambrami średnio, ale ten składnik, ta morska ambra jest bardzo udany, także musi się doczekać przynajmniej dwóch zapachów, które właśnie jutro będę tworzyć, więc jutro będzie to w użyciu, także tak zapowiedział Wam. No nic, skończę, mam trochę spraw do zrobienia, także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. I może pod tym filmem podlinkuję filmik, gdzie omawiam zbiorczo praktycznie wszystkie zapachy, gdzie pod owym filmem w opisie, bardziej w komentarzu jest lista wszystkich zapachów, nazwy i nuty rozpiska.